Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program A z wywiadu. Jesteśmy w podziemiach restauracji Borodino w Modlinie. Moim Państwa gościem jest kiedyś znakomity polski kolarz, dzisiaj właściciel grupy kolarskiej BDC, także kilku firm, prawda? Dariusz Banaszek, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy u Ciebie. Tak, bardzo mi miło. Jest bardzo fajnie, bardzo fajna restauracja, tylko nie słychać samolotów. No, tak wyszło, ale wydaje mi się, że już niedługo będą latały nad nami. To jest duży problem dla Was? No nie odczuwamy, bo my w koncepcji nie zakładaliśmy w ogóle tego lotniska. Brakowało tu sal bankietowych, brakowało tu dobrej restauracji, a nasza jest najlepsza. Mhm. Brakowało dobrej bazy hotelowej. Dlatego nam to nie przeszkadza, że samoloty nie latają. Ale knajpa robi wrażenie, jak się przejeżdża z lotniska. Naprawdę. Cieszę się bardzo. Jest nieźle. Zaczęło się miło, teraz będzie coraz gorzej. Tour de Mazowia. Rozmawiamy podczas tego wyścigu. On już się skończył. Jak jest emisja, ale nagranie jest właśnie teraz. Mam wrażenie, że siedząc w wozie, jadąc za zawodnikami, ty się bardziej denerwujesz niż wtedy, kiedy siedziałeś na rowerze i jechałeś jako kolarz. A tak, bezapelacyjnie. Ja bardzo przeżywam poczynania moich zawodników. Jestem chyba najbardziej denerwującym się dyrektorem podczas etapu. Może dlatego, że sam byłem kiedyś kolarzem, czuję to, co oni myślą. Ale może też dlatego, że jestem chyba jedynym sponsorem, który jest dyrektorem sportowym. Mhm. A po co ci w ogóle zabawa w to? No bo ja żyć nie potrafię. Nie potrafię żyć bez tej adrenaliny. Jest to coś, co nie zastąpi mi żadnej innej atrakcji. Stać mnie na dużo, ale jakby każdy sponsor, każdy właściciel dużej firmy czuł to, co ja czuję podczas tych kilku godzin jazdy, to natychmiast by się ze mną zamienił. Żadne pieniądze nie są warte tych chwil. Mhm. I tej adrenaliny, jak rozumiem. Zgadza tak? się. Pytam o to dlatego, bo ty jesteś bardzo bogatym człowiekiem, tak? Nie musimy tego kryć. Znaczy, to nie wiem, czy bogaty. Ja zaraz powiem, że masz tylko 100 w portfelu, błagam cię. Jesteś bardzo majętnym człowiekiem. Nie, z 1000 zł. To po co? To jest jakaś fanaberia? To jest kaprys ludzi bogatych, którzy nagle wchodzą, no to nie nagle, bo ty byłeś kolarzem, ale jednak wchodzą w sponsoring w sporcie? Mógłbyś sobie jedno, zamiast jeździć po Kozienicach, po innych ciekawych miejscowościach na Mazowszu, polecieć sobie na Karaiby na przykład i się opalać. No i tak, się nie stresować. To ja mam kilka odpowiedzi na to pytanie, bo będąc małym chłopcem, chciałem startować w wyścigu pokoju, tak jak mój brat. To było moje marzenie. Później, będąc tym 19-20-letnim chłopakiem, kiedy mogłem jechać w wyścig pokoju, te wyścigi już się skończyły, bo zmienił się ustrój. Po czym chciałem być mistrzem świata, mistrzem olimpijskim, startować w Tour de France, Giro Italia. Ale kariera potoczyła się, że w wieku 26 lat skończyłem kolarstwo. Ale te ambicje gdzieś tam pozostały. Jako 28-letni facet byłem pierwszym dyrektorem, najmłodszym dyrektorem sportowym w Europie, grupy zawodowej. I tak do dziś, minęło 15 lat, dalej jestem w tym kolarstwie. Ambicje są coraz większe. Jak to się stało, że z kolarza stałeś się dosyć poważnym biznesmenem? Ja żyłkę do biznesu miałem zawsze. W biznesie takim stricte gospodarczym pracowali moi rodzice, nigdy nie pracowali na etatach w różnego rodzaju firmach. Przerzucali się jak to trzeba było w tamtych czasach. Nieraz hodowali kwiaty, nieraz tata miał trzodę chlewną, jak te zapotrzebowanie na świnie było potrzebne. Ja się na to patrzyłem, uczyłem się. Jako kilkunastoletni chłopak handlowałem nawet na stadionie dziesięciolecia. Właśnie ja słyszałem, że ty tak naprawdę od tego zaczynałeś, tak? Swoją przygodę z, nazwijmy to jednak, biznesem. Pierwszy biznes to był biznesem mojego taty. Miał kilka sklepów w Warszawie wędliniarskich. Pomagałem mu w tym trochę.
Zawsze u nas w domu, nawet w czasach komunistycznych, był ten towar, którego na półkach w sklepie nie było. Pamiętasz te czasy, jak stałeś na stadionie dziesięciolecia? Oczywiście. I się tego nie wstydzę. Jeździłem nawet w grupie Damis, Petrochemia Damis Szczurkowski, gdzie Damis był naszym sponsorem. Miałem tam dwa stoiska. Cieszyłem się, że po sezonie mogę te 2-3 miesiące pomóc mamie, bo mama tam sobie dawała bardzo dobrze radę. A jak powstała firma Banaszek Duda Company? Banaszek Duda Company powstała, jest jakby córką Banaszek Nieruchomości, bo w 95 roku, jeszcze jak byłem kolarzem, to przechodząc przez właśnie miasto Nowy Dwór Mazowiecki, zauważyłem działkę do sprzedaży. Następnego dnia ją kupiłem, a za rok pobudowałem tam budynek handlowo-mieszkaniowo-usługowy, gdzie był to pierwszy prywatny budynek w mieście. To prawda, że kolarze generalnie mają smykałkę do interesów? Że oni rzadko gdzieś później klepią biedę już po zakończeniu kariery sportowej? Ja myślę, że to jest takie określenie, które nie do wszystkich kolarzy pasuje, bo wiadomo, że dobrym biznesmenem jest Dariusz Miłek, ale media zrobiły z niego dobrego kolarza. Mamy takie przykłady, że kolarze, którzy byli bardzo dobrymi kolarzami w Polsce, mieli ogromną szansę zrobić karierę w biznesie i im się to nie udało. A ty tracisz czy zarabiasz na inwestowaniu w kolarstwo finansowo? Ja myślę, że w tej chwili bardzo dużo moja firma wkłada w kolarstwo, inwestuje w sport, ale że w niedalekiej przyszłości będzie się to zwracać. A ciebie lubią w świecie kolarskim? Czy lubią człowieka, który przychodzi z ogromnymi pieniędzmi, te pieniądze wykłada? Dzisiaj, jak ja widzę na Tour de Mazowia, to przecież połowa wozów, które tam stoją, to jest obanderowana waszą firmą. Jest wszędzie napisane Banaszek, Banaszek, tak, Banaszek, tak, Banaszek. Tak. Tam ja gdzieś Polsat się przebije, bo ma ładny pomarańczowy kolor. Ale poza tym to wydaje mi się, że w Polsce takich ludzi jak ty trochę się nie lubi. Którym się udaje. Ja z niejednego pieca chleb jadłem i zdaję sobie sprawę z tego, że mam dużo wrogów, że podchodzą do mnie ludzie i mówią: Darek, super, klepią mnie po plecach, a za tym samochodem powiedzą: ale ten Banaszek to taki kawał tego i tamtego. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że jest bardzo duża zawiść, jest duża zazdrość. W sporcie również niestety, ale robię swoje, idę do przodu, mam swój cel. Okej. Jak stworzyć, jak zrobić w Polsce dobrą grupę kolarską? Jak wygląda ten proces? Ile to kosztuje i co trzeba, czego trzeba dokonać? To nie są takie proste sprawy, tak jak mówi mój kolega, były trener. Na to trzeba cierpliwości, trochę pieniędzy, obycia w tej hierarchii kolarskiej. Trzeba czasu, nie od razu. A ty już masz dobrą grupę? Bo ja mam wrażenie, że oni jednak popełniają często błędy. Ale to jest tylko twoje wrażenie. Ja z wozu tych błędów widzę w mojej ekipie bardzo mało w porównaniu z innymi ekipami. Wygrywamy coraz więcej z każdym rokiem, coraz więcej wyścigów. Czego przykładem jest to, że dzisiaj mamy lidera tak prestiżowego wyścigu. No tak, ale we wtorek, w środę, w czwartek tego lidera nie było, prawda? No pewnie, no, ale mieliśmy zupełnie inny plan. Mieliśmy pecha. Na pierwszym etapie czterech moich kolarzy leżało w kraksie. Trzech połamało rowery. Rowery kompletnie do wyrzucenia. Plan był inny, taktyka była inna. Nasz sprinter Dąbkowski, który jest naprawdę, rozwija się w bardzo szybkim tempie, leżał w kraksie, pozdzierał kolana do kości. No i musieliśmy zmienić tą taktykę. Próbowaliśmy naszymi tymi koniami, jak ja to mówię, jak najmniejszym kosztem doprowadzić do tego i do tej sytuacji, w jakiej teraz się znajdujemy. Knajpa ci się wali? Nie, ja myślę, że klienci wchodzą.
Witaszek przyszedł. Tak. Witaszek 140. Zobaczyć, jak konkurencja działa. Witaszek, zresztą mój kolega, zawsze nas pomaga. Od wielu 15 lat pomaga moim kolegom. To jedna noga 45 kilo. To nie jest takie proste. A ty jakim jesteś dyrektorem? Jakim jesteś szefem, jeśli chodzi o grupę kolarską? Bo ja słyszę, że u was jest największy luz. Że u was w grupie nie ma jakiegoś wielkiego rygoru. I mam takie wrażenie, że to pozytywnie wpływa na mentalność chłopaków. Ale być może jest to tylko moje wrażenie. Nie, no pewnie. Ja podchodzę do kolarzy, traktuję ich tak naprawdę bardzo po koleżeńsku, ale są sytuacje i często się zdarzają nawet, że muszę ich bardziej, tak jak nawet dzisiaj, że, podczas etapu, że nie stosowali się do niektórych wymaganych przeze mnie założeń. No i są wtedy jest krótka piłka, są odprawy, chłopaki naprawdę robią to, co od nich oczekuję. Później są odprawy powyścigowe każdego dnia. To nie jest tak, że jest luz. Nie może być jak wojska w ekipie zawodowej. Musi być też taka normalna, zdrowa atmosfera. A po co wprowadzasz do grupy bardzo ładne, tak ładne dziewczyny? Ha! To jest pytanie, prawda? Po to, żeby o was mówili, po to, żeby to ładnie wyglądało, czy po to, żeby... Chodzi ci o te nasze hostessy? Tak. Jesteśmy sponsorem wyścigu i jak wiadomo, jak na dobrych, mocnych wyścigach, do szanowanych są ładne hostessy, które wręczają koszulki kolarzom. A akurat to są dziewczyny z żadnej agencji hostess, tylko to są dziewczyny, które pracują u mnie w firmie. Jedna jest dyrektorem marketingu, a druga sprzedaje mieszkania w dziale handlowym. No i czasami jeżdżą na wyścigi, tak? Tak, akurat to jest nasz wyścig. Nie, pytam, to mnie ciekawiło, czy nie wiem, ma to jakiś wpływ na formę kolarzy na przykład, albo nie wiem, o to, że się bardziej postarają, bo patrzy ładna dziewczyna. Nie wiem, czy tak jest. Wiem, że w tenisie nie, tak jest. Nie, kolarze nie mają na wyścigach czasu na dziewczyny, naprawdę. Okej. Wiem, że twoim wielkim marzeniem jest to, żeby twoja grupa wzięła udział w Tour de France. Za, nie wiem, 4, 5, 6 lat. Masz jakiś przedział czasowy, o którym realnie myślisz, czy jak to jest? No tak, mam taki plan. Ja zawsze działam zgodnie z planem. Mam taki plan, mam takiego syna, który ma w tej chwili 16 lat. W tym roku został nieoficjalnym mistrzem Polski. I tak sobie myślę, że jak będzie miał 21, 22 lata, to będzie w tym Tour de France startował. Jest dobry, ma brata stryjecznego Alana, który też powinien w tej grupie się znajdować. I idę w tym kierunku. Jest Adrian, mój też starszy syn od nich o 4 lata. I jak będzie się rozwijał tak, jak się rozwija, to też ma takie szanse. A jak daleko teraz jesteście od Tour de France? Bo podejrzewam, że bardzo daleko. To jest trochę tak, jak gruby Romek z drewnianą nogą stwierdził, że wejdzie na Kilimandżaro. Trochę nie ten poziom jeszcze, prawda? Nie, może nie aż tak, bo jesteśmy grupą zawodową trzeciej dywizji. Jest tych grup na świecie około 110. Teraz po tych punktach, które zdobyliśmy, znajdujemy się na 40. miejscu w tej strukturze grup. I to nie jest aż taka odległość, ale do tego Tour de France jest daleko. Potrzeba kasy, my na to pracujemy. Z każdym rokiem mamy większy budżet. Teraz zdobyliśmy nowego sponsora. A przypomnij mi, to dokładasz czy wyjmujesz już z kolarstwa? Dokładamy sporo pieniędzy, to nie jest tak. Mamy kilku doświadczonych kolarzy, którzy zarabiają porządne pieniądze, nie ma tak, że, a może reklamowo gdzieś tam kiedyś się to odbije, że tak, tego nawet nie wiem, czy dokładam, bo może nie dokładam. Okej. Jak wyglądają transfery w świecie kolarskim w Polsce? No właśnie, u nas jest w ogóle chory system w tym kolarstwie, bo porównując to z piłką nożną i patrząc na te trzecioligowe zespoły, gdzie tam ten transfer odbywa się w sposób taki normalny, to u nas to, my jesteśmy w kolarstwie daleko za murzynami. Mimo że na przykład mam dwa lata dobrego, trzy lata zawodnika, rozwijam go, jest coraz lepszy, daję mu możliwości, daję mu to, że może być coraz lepszym w tej grupie, to w każdej chwili może kupić go inna, czy podkupić inna
drużyna, dając mu powiedzmy 1000 zł więcej miesięcznie. A ty nie masz z nim kontraktu podpisanego na ileś tam lat? Czy na ileś miesięcy? Mamy te kontrakty, ale to są kontrakty najczęściej dwuletnie. Tak mam na przykład z dwoma teraz dobrymi kolarzami. Kamilem Gratkiem, który zresztą startuje Tour de Pologne w reprezentacji Polski. Jestem z tego dumny, bo fajny chłopak, zrobił postęp. Jest to moim zdaniem drugi taki potencjalny zawodnik po Kwiatkowskim. Słyszę, że kolarze nie są, jakby nie myślą tak jak piłkarze właśnie o pieniądzach, czyli oni są jakby, dla nich przede wszystkim liczy się wynik, a później dowiadują się, jaka jest pula w danym wyścigu. Nie ma co porównywać w ogóle kolarstwa do piłkarzy. Kolarze nie są tak zmanierowani. Kolarstwo to zupełnie inna praca, to jest katorżnicza praca. Niekiedy 7 godzin na dziennie, chłopaki przejeżdżają 200 km w zimnie, w deszczu, na meczu piłki nożnej, trochę deszczyku, oni już nie grają, czy śniegu, a my naprawdę nie ma litości, jest to zupełnie inny system, ludzie są twardzi, jest to najbardziej, moim zdaniem, oprócz maratonów, najcięższa dyscyplina sportowa. A może im za mało płacicie w takim razie, że są w stanie za kilkaset złotych, czy za kilka tysięcy odejść do innej grupy? Ja myślę, że płacimy tyle, co na co wpływa ten wynik medialny, prawda? Mhm. Kolarstwo jest tak wykreowane medialnie, że płacimy tyle, ile trzeba w porównaniu z piłką nożną. Czyli mało, tak? Jak? W porównaniu z piłką nożną. Są bardzo małe pieniądze. W porównaniu z piłką nożną mniej, ale za czasów wyścigu pokoju i jakbyśmy się cofnęli 20-30 lat, kiedy ten majowy wyścig był bardzo popularny, wtedy by te garze były inne. Podczas wyścigu dookoła Mazowsza słyszałem kilka co najmniej opinii, że twoja grupa oszukuje, że twoi kolarze jadą gdzieś w peletonie, próbują się schować za samochodem, gdzieś tam niby złapać bidon z wozu, ale tak naprawdę za ten bidon trzymają trochę dłużej niż mogą. Jak to jest? Skąd taka opinia się bierze? Właśnie z tego, że ciebie nie lubię jako banaszka? Czy rzeczywiście coś jest na rzeczy? Śmieszne to jest, no ale jak już dostałem pytanie, to spróbuję odpowiedzieć. No. Ja byłem kolarzem, niezłym kolarzem. U mnie pracuje również dobry dyrektor sportowy, jakim jest Grzegorz Gronkiewicz. My jesteśmy starymi praktykami. To, że sekundę dłużej podajemy bidon, tak się stosuje na całym świecie, tak robi Björn Ries czy inni bardzo dobrzy dyrektorzy sportowi, którzy byli dobrymi kolarzami. My może nie byliśmy kolarzami takimi jak oni, bo jeździli Tour de France, Giro Italia, ale my mieliśmy też te inne czasy, gdzie teraz to wychodzi, że chłopaki jechali wielkie tury na odpowiednich środkach, wspomaganiach. My jeżdżąc wtedy w tamtych czasach na te wyścigi na zachód, czuliśmy tą inną prędkość, że w Polsce wygrywaliśmy na luzie, a tam jeździli 5 na godzinę szybciej. Ale my znamy się na tym kolarstwie. Mając konkurenta, dyrektora sportowego, który nigdy nie był kolarzem, czy niezłym zawodnikiem, który to czuje, on nigdy tego nie zrozumie. Jak podać bidon, jak podjechać, jak zrobić, a my stosujemy normalne zasady. My pomagamy kolarzom tylko tym, którzy uczestniczyli w kraksie, czy przebili jakąś gumę, czy mieli defekt. A nigdy tym, którzy po prostu strzelili, czy nie mieli siły, jadąc w tej grupie. My myślimy, będąc tą obsługą techniczną tego wyścigu. Jest zazdrość, oni tego nie potrafią i będziemy tak dalej robić. Czyli sędziowie często, chciałem powiedzieć brzydko, dają dupy, tak? Nie znają się na tym, nie czują sędziowie, ducha gry. Że nasi polscy są tacy, jacy są, no, daleko, dużo im brakuje do czołówki światowej. No ale z zagranicy przyjechał tutaj do was na Tour de Mazowia, czy Mazowia Tour, sędzia z Czech i też słyszę słowa krytyki cały czas pod jego adresem. Że jest na Czecha? Tak, że jest zbyt skrupulatny, że daje kary za, nie wiem, jazdę po chodniku czy po krawężniku, że jest zbyt aptekarsko. No tak, akurat ten Czech jest znany, jest nadgorliwy. Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. To będzie cytat tego wywiadu. A niech będzie. Po co ci zarząd Polskiego Związku Kolarstwa?
No, bo w środowisku jestem postrzegany jako taki człowiek nieobliczalny, który może coś zmienić. Jak ostatnio nawet prezes na ostatnim zarządzie powiedział, że ty, Darek, jesteś nieobliczalny. Tak, prezesie, bo ty jesteś obliczalny, dlatego nic nie idzie do przodu. Ale jak rozumiem, to jest Towarzystwo Leśnych Dziadków, tak? I ty. Czy jak to jest? Tak, w tej chwili można, tak można to określić. To po co? Po co mi to? Jeszcze raz zadaję to pytanie. Ja nie rozumiem ludzi, którzy mają pieniądze i idą do władz jakiegokolwiek związku sportowego w Polsce. Nie rozumiem. Może mi wyjaśnisz? Tak, bo czas najwyższy to zmienić. No. Bardzo mi zależy na rozwoju polskiego kolarstwa. Widzę to zupełnie inaczej. Widzę inaczej kwalifikacje od różnego rodzaju drużyn. Od juniorskiej po zawodowe, nawet do Tour de Pologne ostatnie. Ostatniego Tour de Pologne. Zmieniłbym w tym polskim związku kolarskim prawie wszystko. Z prezesem i tak oczywiście, dalej. Oczywiście, tak. Tak, jest tylu ludzi bardzo zaangażowanych, oddających serce, oddających swoje pieniądze. Zupełnie inna struktura. Naprawdę jest fajna grupa ludzi, która by chciała coś zmienić, a w tej chwili nie może, bo jest taki system. Bo nie będziemy kończyć, jakie masz plany? Ty jako biznesmen i ty jako dyrektor grupy BDC. Ja mam plany robić swoje, nie zmieniać się. Życie mnie ukształtowało. Ambicje są ogromne. Bardzo dużo lat współpracuję z chłopakami, z kolarzami, którzy dużo osiągają, którzy mają podobne zdanie do mojego. Jest latorość, jest czego wybierać jako trenerów, jako szkoleniowców. Mamy ogromne możliwości, mamy, daleko nam nie brakuje, czego dowodem jest to, że tylu chłopaków polskich kolarzy niezłych w tym proturze jeździ, pokazuje się, jest dobrze. A kolarstwo w ogóle w Polsce kogoś interesuje, oprócz wąskiej grupy dziennikarzy, takich ludzi jak ty i samych zawodników? Nie, właśnie nikogo to nie interesuje, bardzo dobrze określiłeś, bardzo wąska grupa dziennikarzy. Ale muszę powiedzieć, że już niedługo będzie coraz bardziej interesowała tych dziennikarzy, bo już to widzę komentarze różnych dziennikarzy, których przez ostatnie 10 lat nie było widać, a po wyniku Kwiatkowskiego, po miejscach na etapach i w klasyfikacji generalnej, raptem już zaczęli być przyjacielami tego kolarstwa. Jeszcze kilka lat, panowie, i będziecie z nami bardzo powiązani, bo takie jest życie. To prawda, ale to jest normalne. Jakby idzie sukces, to idzie też zainteresowanie. To nie jest nic złego. Ale my tak to czujemy, że ten sukces będzie. Medycyna się wyrównała. Chłopaki, którzy jeszcze kilkanaście lat temu w kolarstwie zawodowym nie istnieli, teraz dochodzą do głosu. Polacy. Więc mamy dobre źródło. A ty masz pewność, że po którymś z wyścigów nie dostaniesz fatalnej informacji, że twój kolarz jest na dopingu? Ha! Ja właśnie mogę powiedzieć, że ja nigdy nie miałem tego przykładu. 15 lat jestem dyrektorem sportowym. Jako jedyna grupa w Polsce nie miałem pozytywnego testu na doping, więc jestem z tego dumny. Ale to, że nie miałem, to nie znaczy, że nie będę miał. Oczywiście. Zawsze się jakiś oszołom może znaleźć, ale w kontrakcie mamy zapisane, że mimo tego dopingu facet jest automatycznie wykluczony z grupy. Co więcej, płaci bardzo dużą karę. Okej. Okay. To jeszcze ostatnie pytanie, pro forma, sprawdzenie, kto jest najlepszym komentatorem kolarstwa w Polsce a propos tych dziennikarzy? Tomek Jaroński. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem jest dyrektor grupy BDC, Darek Banaszek.